Cześć z tej strony Ewa Abart, a to jest podcast o dzieciach. Pół żartem, pół serio. Kilka słów, co to będzie. To będzie podcast dla wszystkich rodziców, którzy są zmęczeni idealnymi, pomnikowymi wizerunkami rodzica. Propagowanymi ostatnio bardzo mocno za, zarówno w social mediach, jak i w prasie, w telewizji, we wszystkich możliwych otaczających nas komunikatorach. Ja jestem rodzicem. Dwójki dzieci, mamą Julka i Zosi. Julek ma 4 lata, Zosia 10, i to jest mój uniwersytet. Ja zrobiłam magisterkę, powoli robię doktorat z moich dzieci. Myślę, że dojdziemy również do habilitacji i przejdziemy przez profesurę wszystkich zmagań, kłopotów, problemów. A ja nie udaję, że wszystko wiem, bo tak absolutnie nie jest. Ja się nie wstydzę powiedzieć, że jestem rodzicem, który popełnia błędy i mam nadzieję trafić do Was, do takich rodziców, słuchaczy tego podcastu, którzy również. Wiedzą, że nie wszystko wiedzą o swoich dzieciach, ale lubią pytać i zadawać różnego rodzaju pytania. Bardzo, bardzo czekam na wasze zapytania i opinie o tym, co nagrywam dla was w naszych onetowych social mediach, dokładnie pod tym podcastem. Będę je wszystkie bardzo skrzętnie i skrupulatnie czytać, obiecuję odpowiedzieć na każdy i właśnie z waszych opinii, komentarzy będę wyciągać kolejne pomysły do kolejnych odcinków. No, dzisiaj mamy odcinek na tapecie bardzo, bardzo ważny, bo to jest samodzielność. I mam wrażenie, że to w ogóle jest bardzo ważne zjawisko w tym naszym XXI wieku takim szalenie szybkim, szalenie technicznym, pędzącym, e, gdzie wszystko wokół y, dzieje się właściwie ponaddźwiękowo, nie zostawiając nam czasu na refleksję. I my, troszeczkę, jak zwierzęta, którymi jakoby nie było, jesteśmy yy, przyzwyczajamy się do tych zmian, nie zawsze się nad nimi zastanawiając, kreatywnie myśląc, czy dobrze robimy, że biegniemy tak jak wszyscy, i kreujemy nowe społeczeństwa. Teraz mamy społeczeństwo młodych ludzi całkowicie uzależnionych od sprzętów elektronicznych. Oni mam wrażenie mają jeden palec dłuższy i kciuki, ten którym się obsługuje, joysticki i przesuwa ekran tabletów. Ale to jest również społeczeństwo ludzi myślących kompletnie innymi kategoriami niż my, rodzice tychże dzieci. To, to są dzieci myślące bardzo wirtualnie. Oni bardzo często nie znają e, wielu zjawisk, nawet e, nie są w stanie czasem powiedzieć, jak pachnie las po deszczu. E, jak również nie są w stanie nazywać swoich uczuć, bo rodzice robią wszystko za nich. I uwaga, to jest jakby główny e, mój zarzut do mnie, do Was, do wszystkich tych, którzy uważacie, że popełniacie ten sam błąd. Ja go popełniam, ja staram się go już yy, redukować, bo sobie go uświadomiłam, ale zadaję Wam pytanie: czy przypadkiem nie robicie tego samego? A mianowicie, czy nie oduczamy naszych dzieci bycia samodzielnymi? Słuchajcie, to jest niesłychane, bo pojawi się na świecie młody, mały człowiek. I to jest oczywiste, że przez parę pierwszych e, e, tygodni, miesięcy, no tak naprawdę to do, do, do półtora roku, to jest oczywiste, że musimy się tym maluchem zajmować. My. To jest nasza rola, e, nikt nas w tym nie ma wyręczać w sensie nie możemy oczekiwać, że dziecko nagle zacznie samo sobie przewijać pieluchę. Okej, okay, to wiemy, ale chwilę po e, tym, kiedy dziecko staje, kiedy zaczyna mówić pierwsze słowa. My w dalszym ciągu nie zmieniamy tego nastawienia. My dalej jak helikopter krążymy. Tu 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 tu, tu, tu. Zdejmę zaraz tą doniczkę, bo upadnie ci na głowę. Oj nie kucaj tutaj, bo jest stolik, zaraz się hukniesz. O Boże, będzie głos. Zaraz zaraz numer na najbliższe pogotowie do szpitala był taki, tak. My wyprzedzamy ruchy naszego dziecka czterystoma pomysłami na tragedię, jaka na, nasze dziecko spadnie. Co gorsza? My oduczamy E, takiego organicznego, przynależnego do mózgu ma każdego młodego organizmu procesu chęci uczenia się, bo przecież my, wszechwiedzący wsze rodzice, jakby wchodzimy w tą rolę i natychmiast naszemu dziecku mówimy, jak to ma wyglądać, jak będzie to em, po dotknięciu, e, 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 czy to będzie ciepłe, czy zimne, czy to będzie gorzkie, jak to wypijemy, czy będzie słodkie. My wszystko komunikujemy naszym dzieciom. W efekcie komunikujemy, Świat, którego nasze dziecko właściwie nie doświadcza, i e, powstają teraz e, społeczeństwa młodych ludzi, całkowicie uzależnionych od swoich rodziców, nieumiejących podejmować własnych decyzji, zagubionych w świecie, który przecież, którego przecież nie da się zaprogramować, bo świat jest zbudowany z pułapek. Samodzielność jest słowem klucz. E, powiem wam, że m, kiedy urodziła się moja córka, moje pierwsze dziecko, dzisiaj ma prawie 10 lat, ja byłam całkowicie oczywiście zaświrowana na jej punkcie, i też wszystkie przeszkody próbowałam e, oszacować, zanim ona w ogóle jeszcze zdążyła mnie wejść, miałam pooklejane po rogi w domu taśmami, itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I to wszystko było fajne. Trochę gorzej zaczęło być wtedy, kiedy ona już jako e, tako, taka mała, samostanowiąca o sobie dziewczynka, próbowała. Testować różne interakcje międzyludzkie, różne sytuacje, na przykład w piaskownicy, wyrwę klocka, zobaczymy co się stanie i ja wkraczałam jak ta matka helikopter, tu, 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 oddaj chłopcu klocka, tu, 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 będzie afera, mama tego chłopca już biegnie przecież i krzyczy, błąd. Na placu zabaw mama powinna siedzieć najdalej, jak to jest tylko możliwe, żeby w ogóle widzieć swoje dziecko. O jak ono się wywróci, to i tak nie dobiegniemy, tak żeby je podnieść, żeby się nie wywróciło. My mamy je pil pilnować naszego dziecka, żeby ono tam było, żeby nie zrobiło sobie większej krzywdy niż to, co jesteśmy w stanie przewidzieć, ale ono ma doświadczać świata, relacji z innymi dziećmi. Nie wyrywajmy tej łopatki. No, niech przywali Jasiowi Zosia, a yy, Jasiu przywali Zosi wiaderkiem. I nauczą się, że ała to bolało, ojej, nasypało mi się trochę piasku do oczu, ale jeżeli ona mi tak zrobiła, ja, ja jej oddałem, to może lepiej tego nie robić, po prostu, może warto jakoś ponegocjować po dziecięcemu. I tak dalej, i tak dalej. Przy maluchach jest w ogóle prościej, bo umówmy się. 90% świata małych dzieci, tych, które powiedzmy są do trzeciego roku życia, my projektujemy. Organizujemy im czas, my decydujemy, kiedy jedzą, śpią i tak dalej. No z tym spaniem to powiedzmy oni yy, decydują, kiedy rodzic nie śpi, tak powinnam powiedzieć, ale organizujemy ten czas. Natomiast kiedy nasze dziecko idzie do przedszkola, zaczyna się siłą rzeczy od nas odpępowinowiwać nie wiem jak to odmienić mam problem z deklinacją tego słowa. To spróbujmy zaufać naszemu dziecku, że ono sobie poradzi. Nie dzwońmy do pani e, opiekunki w przedszkolu co 15 sekund. E, e, I nie pytajmy, czy, czy, czy nie płacze e, zjadło kanapkę, ale nie, nie zdjęło szynki, bo przecież o, musi mieć e, e, dużo białka, ale czy ogórek też był na tej kanapce. To jest bez sensu. Nie przeżyjemy życia za nasze dzieci, i dajmy im prawo eksplorować świat po swojemu. Często też jest tak, i to już dotyczy trochę starszych dzieci, bo zjawisko samodzielności to jest temat na 500 spotkań, ale ja próbuję dzisiaj zarysować temat generalnie. Że e, staramy się e, dla naszego dziecka zbudować jak najlepszą przyszłość, projektujemy za niego, ale tak naprawdę obarczamy go wszystkimi naszymi lękami. Wszystkimi absolutnie. Yy, kochanie, zostaw. Po co? Czy jest ci to potrzebne? Daj spokój. Yy, spróbujemy innym razem. Nie, to jest bez sensu. Jak pójdziesz to, tą drogą, zupełnie do niczego yy, nie dojdziesz. Yy, ja ci pokażę, bo ja już tam byłam, że ta droga jest zdecydowanie lepsza. No tak, no ale ty już tam byłaś, sprawdziłaś, sparzyłaś się i wybrałaś swoją. Skąd wiesz, że twojemu dziecku będzie się ta droga podobać? W samodzielności. Mega ważne, i ja tutaj, uwaga, nie wymądrzam się, ja się opieram na mądrzejszych od siebie, zawsze staram się tak robić, na szczęście mądrzejszych ode mnie jest cały świat yy, i zaglądałam sobie yy, na bloga mojej bardzo dobrej znajomej yy, Sylwiszowo, która oprócz tego, że jest mamą trójki dzieci, czyli już jest no, profesorem, ona już robi profesurę z bycia mamą, to jest jeszcze nauczycielką e, wychowania początkowego w szkole francuskiej, a dodatkowo stworzyła specjalne warsztaty z samodzielności. Nazwała je w ogóle bardzo fajnie Zdolna Bestia. I ona zabiera dzieci i rodziców na takie weekendowe wypady, gdzie uczy dzieci samodzielności. Zadałam Sylwii pytanie, słuchaj, no ale jak to można nauczyć dziecko samodzielności jak je, albo ją wzmocnić w dziecku? Jak ty to robisz? I ona mi powiedziała tak, słuchaj. Jest kilka takich sformułowań, które są moją Biblią w moich warsztatach i spotkaniach z dziećmi i rodzicami, bo wiesz, Ewa, ja częściej rodziców uczę, jak nauczyć dziecko samodzielności, bo mam wrażenie, że te dzieci intuicyjnie są bardziej samodzielne, tylko ograniczane przez rodziców. I te sformułowania to: Na przykład ważne, że spróbowałeś cieszę się, że chcesz być samodzielny albo Spróbuj jeszcze raz nie zrażaj się porażką. Powolutku wszystkiego się nauczysz. O, jestem z ciebie dumna, dumny. Następnym razem ci się na pewno uda. Nie martw się, później posprzątamy. Teraz zajmij się tym, co robisz. Pokażę ci jeszcze raz, a potem sam spróbujesz. Ja tak posłuchałam tego, wydało mi się to takie oczywiste. A potem sobie pomyślałam, no tak, zaraz, ale jak moja córka powiedziała jako siedmiolatka Mamo, zrobię ci śniadanie, mam już nóż i na desce wszystkie produkty To ja jak lew rzuciłam się do tej kuchni nie, I widziałam wszystkie palce od razu obcięte na podłodze I natychmiast już chciałam ubierać buty, żeby biec do garażu I jechać z tymi odciętymi palcami do przyszycia Musimy naszym dzieciom zaufać To jest podstawa Podstawa w ogóle w relacjach międzyludzkich to jest taki banaut, ale to chyba każdy z nas wie, że nie da się zbudować dobrej relacji, jeżeli nie ufamy drugiej stronie. To dotyczy zarówno partnerów, jak i naszych dzieci. Więc jakby zaufanie podstawa. Ale druga sprawa dać szansę na popełnienie pomyłek i powiedzieć, uświadomić naszym dzieciom, że nie jesteśmy zawiedzeni ich pomyłką, że nie jest nam smutno, że nie potrafią, że chcemy, żeby próbowały dalej, bo na tym polega ich. Proces dojrzewania, usamodzielniania, robienia czegoś y, po swojemu. Żeby zachęcić dziecko, dziecko do samodzielności, to tak jak powiedziałam, trzeba okazać szacunek jego, y, do jego dziecięcych zmagań i nie deprecjonować, nie wyręczać i pozwalać zmierzyć się z wyzwaniem. Ale warto też pozwolić dokonać wyboru, nawet w błahych sprawach, jaką bluzkę dzisiaj wybierasz, zieloną czy niebieską? Wiadomo, że nam jest szybciej, wygodniej, kiedy wieszamy jeansy, niebieska bluzka, szary sweterek, szary skarpetki, majtki, bach, gotowe. Nie, niech ono się ubierze, no i co z tego, że będzie wyglądało kolorowo, może dużo ładniej niż gdybyśmy to my zakomponowali, a na pewno będzie ubrane tak, jak ono chciało. Pozwólmy mu na to, przede wszystkim niech próbuje się samo ubierać. Dotyczy to oczywiście małych dzieci, bo zakładam, że no, każdy siedmiolatek już to robi, tak? Ważne jest bardzo również w temacie samodzielności, żeby nie odbierać dziecku nadziei. Jest taki przykład, miałam znajomych, którzy mieli synka, on kochał zwierzęta, ale md absolutnie mdlał i to tak całkowicie mdlał, tracił przytomność na widok krwi swojej czyjejś, no po prostu całkowita masakra. I rodzice, nie chcąc w nim zabijać miłości do tych zwierząt i tej nadziei, że będzie mógł kiedyś im poświęcić zawodowe życie, powiedzieli mu: Synku spokojnie, dojrzejesz do tego. Yy, to nie znaczy, że nigdy nie będziesz weterynarzem, co było jego marzeniem, bo boisz się widoku krwi. Postaraj się to w sobie przemóc, na pewno ci się uda. On jest dzisiaj na chyba drugim roku weterynarii i radzi, radzi sobie genialnie. Nie spieszmy się z dawaniem odpowiedzi na podstawowe pytania. Dlaczego muszę sprzątnąć zabawki? A jak myślisz? Bo to jest twój obowiązek. Spróbujmy dać dziecku szansę na dojście do tych wniosków samemu. Mamo, dlaczego muszę sprzątnąć zabawki? Bo to jest twój pokój, nie będę tego robić za ciebie. A może, kochanie, bo jestem trochę zmęczona, miałam dzisiaj dużo pracy, a chciałabym ci zrobić kolację i wiesz, nie będę miała czasu zrobić ci tej kolacji, jeżeli nie posprzątasz zabawek o jejku, pójdziesz spać głodny i brudny, bo nie zdążę cię umyć. A może taką metodą. Nie wiem. Ja cał, cały czas podkreślam, ja nie jestem omnibusem, ja tylko testuję. Pytam wa, y, mądrzejszych od siebie, co zrobić i dostałam takie podpowiedzi. Ehm, ostatnia e, podpowiedź, e, jeszcze dotycząca takich dzieci mniejszych. Nie zadawajmy pytań otwartych naszym dzieciom, jak było w szkole, bo zawsze usłyszymy fajnie albo nudno. A zamiast tego e, zadajmy bardziej opisowe pytanie: czy robiliście dzisiaj na przyrodzie e, coś ciekawego związanego z mierzeniem temperatury, skoro ostatnio to była wasza ostatnia lekcja? Żeby uzyskać od dziecka odpowiedź i zobaczyć, czy samodzielnie jest w stanie na, tą, na ten zadany wątek jakoś się wdrożyć, coś powiedzieć, czy rozwija również samodzielne myślenie. Bo samodzielność to nie tylko umiejętność otwarcia puszki konserw, otwarcia drzwi w zamku, ale również. I to jest bardzo ważne, samodzielnego myślenia i podejmowania ważnych decyzji. I uwaga, chciałabym jeszcze ostatnią rzeczą zakończyć dzisiejszy odcinek. Uczmy dzieci poważnego podchodzenia do bezpieczeństwa i właśnie samodzielnego myślenia o tym. Numer 112, numery alarmowe, to są numery, których nasze dzieci powinny się uczyć od trzeciego roku życia. One muszą wiedzieć i zobaczyć na waszym telefonie albo na tym zabawkowym, jak wybrać taki numer, do kogo pójść, do którego sąsiada, jeżeli rodzicom lub rodzeństwu stanie się coś złego, a w jakiejś sytuacji dorosłego nie będzie, żeby im pomógł. To również uczy dzieci myślenia, że oni są ważni w tym świecie, że oni też w Sytuacjach kryzysowych, stresowych, takich jak u strażaka sama albo boba budowniczego, u którego coś się rozwaliło, że oni też są sprawcami działania się w tych ważnych sytuacjach. Słuchajcie, ja bym mogła jeszcze cały czas tak mówić, ale mamy jakieś ograniczenie czasowe. Jeżeli ten temat jest dla Was ciekawy i ważny, to ja z przyjemnością zaproszę gości, którzy swoimi mądrymi podpowiedziami yy, yy, ubogacą ten odcinek. Yy, możemy zrobić kilka odsłon tego wątku, ale oczywiście czekam na Wasze komentarze, pytania yy, w naszych social mediach, dokładnie pod tym podcastem. Yy, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was, Ewa Awart. Cześć.